No dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Dzisiejszy stream niespodzianka to Red Dead Redemption 2. Udało mi się jakoś to wszystko pokonfigurować, że wygląda jako tako, działa przyzwoicie, także mam nadzieję, że będę mógł troszkę wam pokazać mechanik świata i tych innych barierów. Oczywiście nie zrobimy nic fabularnego i związanego z główną fabułą, żeby nie spoilerować, ale zaakceptowałem sobie wcześniej zlecenie na bandytę, więc wykonamy bounty hunting, tak? Wziąłem z tego z plakatu Wanted, także zrobimy sobie to, no i troszkę się powydurniamy, pojeździmy, pokażę wam jak wygląda świat i tak jak mówię, no fabularnie wszystko będzie ukryte, tak? Dużo czasu nie spędzimy na początku w obozie, żebyście nie mieli po prostu, nie zobaczyli za dużo, bo tam postaci między sobą dyskutują, omawiają co się wydarzyło w historii. Także bez obaw, będziecie mogli spokojnie oglądać bez obaw o spoilery. A i od razu przepraszam, będzie kaszel, bo tak mi dzisiaj męczy, ale zresztą męczy mi wiadomo po czym, także... No cóż, witam jeszcze raz, no i zaczynajmy w takim razie. No i oczywiście jak odpalę grę, to mówcie czy jest za głośno, czy za cicho, to będziemy kombinować z głośnością. Ja jestem Vigo, a Miszor to mały zjeb. No i ogólnie gram w oknie. Nie byłem w stanie utrzymać stabilnego streamu w Full HD rozdzielczości, także musiałem obniżyć do 720p i odpalić w oknie. Teraz jest w porządku. Robiłem test 5-6 minut, jeździłem po lesie, tam pikseluje, bo pikseluje, no ale przynajmniej trzyma ten klatkarz w miarę przyzwoity, tak, że da się na to patrzeć. Także no dobra, no rozpoczniemy o poranku, specjalnie przygotowałem, żebyście zobaczyli cały cykl dnia i potem nocy, jak zmienia się oświetlenie, jak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że oczy nie odpadną, nie wypadną wam od pikselowania, bo trochę pikseluje, no jak to w przypadku roślinności, tak? Także no, witam państwa bardzo serdecznie w Red Dead Redemption 2. Ja gram w oknie, nazywam się Arthur Morgan, mam kapelusz. Czy słychać jest gierkę? Chyba nie. Widzę, że jest dosyć cicho. Teraz przygłośnimy. Eksperymentowałem, ale widzę, że dupa z tego. Czy jest w porządku, moi drodzy? No jak to wygląda, moi drodzy? Da się jakoś na to patrzeć i czy słychać, co mówią postacie? Ogólnie, moi drodzy, to jest nasz obóz, w którym wszystkie postacie związane z główną fabułą mieszkają w namiotach. Dziwne w sumie, no ale okej. Głośnie. Dobra, już przygłośniamy. Teraz? Halo, halo? Ale grubiutka. Okej, no to tak jak mówiłem, to jest nasza główna baza wypadowa. Stąd rozpoczynamy większość misji fabularnych. Tutaj też możemy spędzić w wolnym czasie, wolny czas spędzić z naszymi przyjaciółmi z obozowiska. No i co? Volumetric Lightning, moi drodzy. DirectX 12. Można dostać tego orgazmu ucznego. Tylko niestety wy tego nie widzicie, tak jak ja. Już przygłośniamy, już. Ale czy mnie dobrze słychać jest? No, a teraz? Także, no tak jak mówiłem, no to jest nasza baza operacji. Tutaj rozmawiamy z ludkami, tam takie bajery, nie? Możemy przygotować jedzenie, możemy dokupić amunicję. No i oczywiście jest tutaj taki motyw w tej grze, że zbieramy pieniążki i różne itemy, możemy je robić z nich donacje do obozu. I za to kupujemy ulepszenia. Lepsze namioty, więcej amunicji, zestawy leczące i takie różne bajery, tak? Ale jak mówię, no zmyjemy się stąd, bo żeby wam nie po prostu fabularnie coś nie palnęli. Także... Ops, to jest mój konik, który jest moim przyjacielem, tutaj mnie wozi.
Można sobie konika pogłaskać. Tam, wiecie, no to zwiększa tą więź z koniem, takie różne bajery, nie? Tak więc, no, wyruszmy. Pikseluję, wiem, także przepraszam, ale no, lepiej nie będzie. Wyruszmy w takim razie gdzieś tam przed siebie. No i, moi drodzy, witam bardzo serdecznie w Red Dead Redemption 2 na... Nie na full detalach, niestety, ale moim zdaniem i tak wygląda to bajecznie. Będę starał się nie trzepać bardzo kamerą, żeby po prostu się nie pikselowało tragicznie. Żebyście mogli sobie to spokojnie obejrzeć, tak? Jakoś tam czerpać jakąś tam chociaż troszkę przyjemność. Stój, pedale. Cudownie. Jak ja morderca. Gdzie jest lepsza jazda? Tutaj zdecydowanie. Jest... A pragnę zauważyć, że zobaczcie, że ten wóz zostawia ślady na tym. Na jezdni. W sensie na ulicy, tak? I one dosyć długo zostają. Tak samo ślady tych podków, tak? Nie wiem, czy widać, ale na tej jakości. Także ogólnie, moi drodzy, jeżeli chodzi o mechanikę jazdy konno, to tutaj jest naprawdę jest dużo, dużo lepiej niż w Wiedźminie. Można różne śmieszne bajery z konikiem robić. Są kule po dziurach, czekaj. Oho, tam jest jakiś event chyba, tam się strzelają. Co z tam pojedziemy? Spokojnie, nie panikuj, panie koniu. Czasem właśnie koń lubi wpadać w panikę, na przykład to trzeba go uspokajać. O Jezu, siadek, musimy się pozbyć siadka. A, musiałem broń wyciągnąć. No, dzień dobry panu. O, cholera! Ups. Dobra, spiżdżamy stąd. To na pewno przyciągnęło uwagę. Nie. Co ciekawe, w ogóle nie gram w EPP trybie. 2-3 razy... Co ja narobiłem, Boże? Patrz, jak wykurwiło. O, konie się palą. Spokojnie, koniu. Kurwa, kolejny świadek, spiżdżam stąd. Kurwa, muszę go zabić też, no. No, shotgunem to na pewno. Ja nie potrafię grać jak człowiek. No nie ściągnę go tak, no. Musimy go powstrzymać, zanim, wiesz, dostanie się do... miasta, żeby zgłosić to władzą, tak? Kurwa, słuchaj, tak z konia. Szaleństwo to jest. Cudownie mi idzie. Great. Zbrodni nie popłaca w tej grze, tak? Więc lepiej próbować zachowywać się jak człowiek. Według jakichś tam przepisów panujących, ale ja nie mogę. Bo jak ja widzę typka, to rozumiem, kusi, żeby go tam coś dziabnąć, nie? A pytaliście odnośnie FPP. Palałem parę razy, możemy włączyć. Coś tam chyba... Nie, wydawało mi się, że coś flikeruje w tle ten stream. Jak w ogóle... Jest jakościowo, moi drodzy. Da się to oglądać jakoś w miarę? Czy tragedia? Także no, mapa jest ogromna. Zwiedziłem może, nie wiem, no... Nie będę wam pokazywał mapki, żeby... Skurowanie FP? Dobra, spoko. O, już odleciał dziki gęsi sznur. Oczywiście wszystkie badania są przechowywane na koniku. Także chcemy coś zmienić, to jest cały proces.
No, bo wiesz, będzie więcej akcji, troszkę będzie niestety, no bo to wymagania ma potężne. Także będę robił co mogę, żeby to jako tako wyglądało. A FPP chcieliście, no to dobra, no to witam. Witam Państwa w trybie FPP. Co ciekawe, w trybie FPP bieganie jest domyślnie włączone, chociaż nie, dobra, jest normalnie, można chodzić. No i tak wygląda tryb FPP. To ja na pewno. Tryb FP jest taki w porządku. O, ładny konik. Ciekawe, jak ten. Schowam broń. Jak go głaszczę w FPP. O, patrzcie. O, nic nie widać, super. Także w trybie FPP praktycznie nie gram. Co miałem zrobić? Aha, czekaj, bo. A skrowanie FPP, dobra, no to już lecimy. Poszukamy jakiegoś zwierzaczka, żeby go ubić. Tylko wiecie, co sobie przełączę na razie tak. Jak coś dopadniemy, to. No i ogółem to wszędzie, gdzie widać, można pójść, tak? Ta mapka jest potężna. Bezkres tego wszystkiego tutaj to po prostu powala, tak? No, nasz chyba obóz jest gdzieś tam, z tego co pamiętam, na tym kierunku. Czy widać nogi w FP? Tak, widać. Tak, sprawdzałem. Zaraz wszystko będzie pokazywane, także na spokojnie. Tylko szukam jakiegoś zwierzaczka, żeby go tu dziabnąć. Krzaczki się ruszają oczywiście, jak się chodzi. A wejdziemy koniem na kaktusa. O, nie kuje go. O, tam coś chyba są, jakieś dzikie konie. Nie wiem, czy konie można oskurować, także no. Czy tu się włączało jakoś. O, właśnie, typ zwolnienia. To pokazywał ślad chyba zwierzęcia, czy coś. Nie pamiętam, bo mało poluje. Bo się po prostu nie opłaca. Lepiej jest na przykład łowić. Większe są pieniążki z tego. Tam są jakieś dzikie konie chyba, czy coś. Ale z konia nie, bo z konia chyba nie można oskurować. Dobra, to czekajcie. Wiecie co? Ja zaznaczę sobie tą miejsce, gdzie się mamy. O, tu jest jakiś losowy quest. Jak chcecie, to możemy zrobić. Wiem, miga trochę w inwentory, ale to nie wiem dlaczego w sumie, bo to chyba wina już tytułu, a nie streamowania, także. Wiecie co? Pojedziemy ten quest sobie zrobić taki randomowy. To te właśnie znaki zapytania z tą białą, taką dużą kropą, to są zadania losowe, tak? Coś jak GTA 5 od tych Strangers, coś tam. Dobra. Może po drodze zobaczymy tego, może po drodze trafimy na jakieś zwierzę, to ubijemy. W FPP, tak jak było. Też obstawiam, że się będzie kamera przełączać na PP przy skurowaniu, ale zobaczymy. O, to jedźmy poprzez prerię. Gdzieś tutaj powinien być ten typek, o. Mamy tutaj jakiś wóz. O, jest babeczka, nie gość. A, babeczka, tak. No to dobra. Because if they did, they can get lost. I have never been so insulted in all my life. Really, laughed at. Balderdash. Are you quite certain you're not a spy? Those wretches will do anything to destroy me. My theories are correct and I can prove it. Pani się oburzyła. Dinozaury kopie. I am the leading amateur paleontologist in the nation, and not one university will hire me because, unlike them, I actually have ideas. You're a what? I study dinosaurs. You know, big lizards. Are they real? Of course they're real, you nincompoop. And everywhere. Everywhere? This state. Was once a vast, shallow sea that had the most incredible animal that could walk, swim, and fly. Quite unique. I call it Totalosaurus. Just for now. I'm trying Co to gather all napierdali? The evidence. Miss Deborah McGinnis? Arthur. Good to meet you. Could you give me a hand here, please? Of course. Yeah. Listen. If you find any of these bones around the country, send them to my homestead at Furwood Rise in Cumberland Forest. Or mail me the locations. I'll reward you handsomely for your efforts. Sure, why not? And we'll be proving a lot of stuck-up buffoons very, very wrong. Which, trust me, is the very best thing about science. Lewo co wlazło na ten wóz? Nie to dupsko. Good day to you.
No baj. No i ogólnie jest tutaj cała masa właśnie questów na przeróżne znajdźki, tak? Wcześniej spotkałem typa, który zbiera takie karty kolekcjonerskie, tam bodajże one są z papierosów czy skądś. I jak kupuje się cygarki albo znajduje, to jest szansa, że w paczce może być taka karta, z tego co pamiętam oczywiście. Także jest co zbierać, jest co robić, tak? Jeżeli chodzi o takie poboczne aktywności. Dobra, no to lecimy zrobić ten. No i ogólnie to może tak, to jest mapka. Odkryłem na razie tyle. A tam jeszcze są, ho, w dół. Także grania, grania. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Tutaj, dobra. No to pojedziemy zrobić ten kościka. Żeby. O, bizon jest, dobra. Bizona ubijemy, wyskurujemy WPP, uwaga. Dobra, mam ten, mam. Tą snajperkę. Spróbujemy go ubić. Będzie ciężko, bo bizon jest trudny do zabicia, ale no. Także. Aha, trudny, no. Okej, dobra. Fargiera, bo. Nie jest wcale trudny. Okej. No dobra. Według życzeń, moi drodzy. Spełnianie marzeń. O Jezu! To była bizonica. Patrzcie, jakie ma suty. Ogólnie jest. O, patrzcie, jakie ma ładne futerko, ale jakby spał. Dobra. No to wio. O nie, jest FP. Jakże skórę, o Boże. O, jeszcze kurwa róg. Bandyctwo. Proszę bardzo, dostarczyłem. FPP. Patrzcie, kurwa, jak ten. Dobra, idziemy to zostawić na tym. Na koniku. Hopla. Najgorsze jest to, że teraz mam problem, bo wrócę do obozu, zostawię to, zrobię donację do obozu ze skórki, bo potem nie będę mógł tego, wiesz, złapać tego bandziora, nie będę mógł zapakować na konia, tak? Bo nie będzie gdzie. Więc ten. No to wróćmy do domku na chwilę. No i krzaczki się ruszają, to takie to już raczej standard, nie? Pies tam koń się troszkę irytuje, jak się wjeżdża w krzoki, no wiadomo, nie? Realizm, ile tam się da, nie? Znaczy, bo kiedyś to spędziłem, przejebałem konie w drzewo i zdech. Także trzeba uważać. Jest taki środek, który pozwala na reanimację konia, ale wtedy nie miałem, tak? I w środku dziczy rozpędziłem się, przejebałem, wdzwoniłem w takie drzewo i musiałem na nogach wracać. A tu nie ma fast travela, nie? Jako takiego. Zrobimy tylko u typa szybko tą skórkę i zbliżamy. A tak, bo oni się wkurwiają, jak tu się no. Czekaj, pan koń. Wybierzemy skórę i oddamy typowi. Tak samo można robić donację właśnie ze skór. Do obozu i na podstawie tego ulepsza się właśnie namioty i te inne bajery, nie? Tylko, że w zależności. Tylko w zależności w jaki sposób zostanie zwierzę zabite, tym ta skóra cała jest więcej warta, tak? Czy całe truchło. Więc warto jest mordować z łuku, tak? Wtedy jest, te skóry są najwięcej warte. O, to jest mój ten, to jest mój inner animal. Widzicie, zastrzeliłem go. Sorry. Zastrzeliłem go z rifle i ma tylko jedną gwiazdkę jakości, nie? Skóra. Także lepiej jest po prostu mordować z łuku. Tylko, że z łuku jest więcej pierdolenia, tak? No bo wiadomo, nie? Żeby dobrze trafić, to jest cyrk. W ogóle nie muszę ten, muszę ubić trzy króliki. Idealnie, nie? A to wiesz, takie małe skurwysyny szybkie. To wycelować z łuku to jest kurwa dramat, ale no muszę to zrobić, żeby ulepszyć swój namiot i tam mieć dostęp do jakichś innych bajerów. No dobra, okej. Zacząłem, co długo się opierniczam, także jedźmy do tego. Potem pokażę wam od razu miasto, jak pojedziemy odwieźć typa, nie? Bandziora do szeryfa, bo trzeba ręcznie odwieźć oczywiście, nie? Także pokażę wam, jak wygląda miasto, ale to jak tam wykonamy misję, nie?
Gdy stara się jechać jakoś bardzo szybko, żeby nie pikselowało strasznie, a zaraz powinno być troszkę lepiej, bo wyjedziemy z lasu, to będzie to wyglądać jakoś tak bardziej przyzwoicie. No co tam jeszcze wam mogę powiedzieć? No, koń na przykład jak się przestraszy, na przykład jakbyśmy jechali przez tak przez pola właśnie i na przykład zaskoczył jakaś puma, to się koń może zrzucić ze strachu, tak? No to przeróżne takie mechaniki, te bajery, nie? Błoto miałem pokazać właśnie, mówię, do pana C o tym błocie, także będzie wszystko pokazane. No i woda jest, o, całkiem. Najlepsze jest to, że jest suwak odpowiedzialny za jakość wody. Jak dałem fizykę wody do oporu, to miałem spięcie FPS-ów. Strasznie to wymagające jest. Ale wtedy, wiesz, macie, jak jest na przykład rwąca rzeka, to robią się takie fale, tam się pieni ta woda, no wygląda to super, no ale niestety. Nie dla mnie to. Także jedźmy na spokojnie. Jedźmy na spokojnie przed siebie. O, widzicie, jakiś mały quest poboczny, możemy się zatrzymać. Tak spotyka się takich ludków po drodze, po prostu jak się przemierza te bezkresy. No witam pana. Sentiment I'm familiar with. Fair enough, kid. Zabić go? Holding hands with that dumb. Kusi mnie. Widzicie, on na przykład tutaj jest większy, bardziej stroma ta rzeka. To nie wiem, czy widać, bo delikatnie faluje, ale jakbym to ustawił do oporu, to wyglądałoby super. Może go wkurwimy. Ja ci zaraz pójdę. Let me take a look at you, tough guy. Hey, that's not fair. I've about had it with you. Let me be. I'd advise you to walk away. Don't hurt me. Schofield to woda. Don't hurt me. Help! I don't wanna die. Ha! Niech ucieka. Wiesz co? Nie wiem dlaczego. Może jestem pośledzony. Ale nie wszystkich da się zaatakować pięściami. Bo za walkę odpowiada F, tak? Na klawiaturze. No i naciskałem na tej pięści, nic nie działo, więc nie wiem, czy coś tam pokićkałem, czy co. Czy po prostu jestem upośledzony, tak jak mówię. O, pogoda się psuje, szanowni państwo. O, zaczęło padać. Także tu oczywiście pogoda jest dynamiczna, zmienia się bardzo często i na... Tylko że szkoda, że tak krótko trwają na przykład te opady deszczu. To jest tylko troszkę taki minus, ale no... Są tam jakieś mody, które tam... Robią bajery, że wydłużają te pory dnia na przykład. Ale to mi się z tym nie chce bawić, także... Także powolutku sobie tam będziemy jechać do tego miejsca, gdzie... No i jak widzicie, no mapa jest ogromna, tak można jechać i chociaż się zazrać. Także o. No i oczywiście moja ulubiona funkcja w tej grze, znaczy w większości tytułów. Teraz coraz więcej gier posiada tą opcję, to oczywiście co? Tryb robienia foteczek. Nie ma nic lepszego, jak sobie przyzumować jakieś, zrobić fajne ujęcia. I like it. To jest zmęczony człowiek. To jest zmęczony człowiek, zmęczony życiem. Może sobie właśnie pooglądać różne, wiesz, detale, jak wyglądają modele, chociaż też niby to wszystko jest ten, niby to wszystko jest na ultra tekstury, ale no nie wiem, ja się zawsze będę czepiał, także o. Pan z wozem. No i wozy można kraść. I mam takiego łącznika w jednym takim, na jakim, takim ranczo, gdzie je skupuję, tak? Także też można na tym zarobić, tylko że wszędzie jest tak daleko, że po prostu nie zawsze się chce, tak? Wracać. Bo tak jak mówię, no dystanse tutaj są przepotężne. No i oczywiście robią się kałuże na tym, na ziemi po deszczu. Widzicie błoto, nie? Takie bajery, no ale to już raczej jest standard. Dobra, to już pogonimy trochę, dobra?
Będziemy rok tam jechać. A nie pamiętam, kogo mamy zabić. Także dla mnie też to niespodzianka, bo zabrałem tylko ten tlaka chyba wczoraj bodajże. Już nie pamiętam dokładnie, kogo tam trzeba było ubić. Dalej, płotka, dalej. Ależ cudownie, czyż nie? O, patrzcie, wodospad. Ładny. Tak jak mówię, no, woda mam na low, także no... Gdyby mnie prąd nie porwał, kurwa. Musimy się przeprawić przez rzekę. Ładnie na koniku. A, i tutaj jest ten... nagroda za moją głowę, ale tu nie będę się... rozwodził dlaczego, bo to jest związane z fabułą, a nie chcę wam psuć przyjemności, tak? No i tak jest, o, Colorado i rzeki, no wygląda to super, tylko szkoda, że na streamie tak nie, ale no, co zrobić. Patrzę i zero zgubionych klatek, czyli w porządku jest, no jest 60 FPS-ów, powinno być ok. Z tego co czytałem, to później, jak się ulepszy do pewnego stopnia obóz, to odblokowuje się jakiś podstawowy fast travel, że można się do tych miejsc tam przeteleportować. O, Ellie and Swan. She's wanted alive. Ok, czyli musimy jakąś parnę dopaść. I wymagania są, że trzeba ją żywcem przeprowadzić, tak? O, jelenie. Także rozglądajmy się. O, pociąg jedzie. Chyba tam są tory na górze. Jak zobaczycie gdzieś tą pannę, to mówcie, bo ja tak się rozglądam, ale to jednak zawsze na filmiku widać jest lepiej. Musi zwracać uwagę na inne rzeczy, nie, niż się koncentrować na postaci. O, ktoś tutaj chyba. O, jadą kurwa psy. Jebać psy, kurwa. No i był event, mogłem zabić po tych, nie? Tych szeryfów i tam tego kogoś uratować, nie? Ale nie, nie będziemy się w to bawić. Nie chcę, żeby mnie znowu ścigali. A potem spłata tutaj nagrody za głowę jest, no, dosyć problematyczna. O, jest. Bo ją znaleźliśmy, bo się zmniejszyło ten. Okej, nad rzeką jest. Oho, tu jakaś imprezka jest. Uważaj, koniu. O, koń się ślizga z górek, a propos, kamyczki się sypią, tylko pewnie nie... O, w jaskini siedzą. No to co? Hopla. O, nie. Nie potrzeba mi tej snajperki. Mogę zostawić. No, dzień dobry Państwu. Witam. O. O chuj ci chodzi. Ty piaro, zajebała mnie. O mój Boże. Jak się rzuciła z tym nożem. Kurwa, mogę ją od razu jakoś tam, wiesz, złapać. Boże, dzicz. Gdzie jest mój konik? A koń się czasem restartuje, znaczy zmienia pozycję, tak? Po respawnie. Zrobimy to prościej, moi drodzy. Nie będziemy się z nią pieprzyć. Żart sytuacyjny. Szanowni Państwo, mamy lasso. Spętamy świnkę. Myślałem, że będzie jakieś gadanko. O, tu widzę, że to od razu orgia. No, dzień dobry.
Hopla! No chodź ty, Piaro. Patrz, jak ją spętałem, oh yeah! Teraz trzeba ją ładnie związać. O chuj, uciekła. O, dobra, będzie ruchanie. Patrz, co się dzieje. Hopla! Szanowna pani. A czekaj, mogę ją okraść najpierw. O, i za dupsko. Czekajcie. Najpierw ją okradnę. Jeśli taki, to już nie przyda, także... Okej. No to hopla. I na konika. Co oni tu mają ładnego w obozowisku? Ten pan tu jedno umarł. Ale proszę pana. Poduszki, widzę, coś tu było, widzę. Dobra. A oczywiście jest wołanie konika, tak? Jak w tym. Jak w Jochmenie. Założymy panią na siodło. Hopla. No i lecimy do miasta. Będę mógł wam spokojnie pokazać miasteczko. Dobra, to polecimy szybciej, dobra? Żeby nie tracić czasu. Cisza tam, kurwa. By the way, na przykład, jakbyśmy wpadli konno do rzeki z typiarą zawiązaną, to jakby wpadło nam z tego konia do rzeki, tam to by się, kurwa, utopiła. Oj, tutaj pomyłka. Miałem taką sytuację właśnie, że wiozłem typka właśnie do więzienia. I nie wycelowałem ze skarpy, spadłem z koniem do rzeki. Gość się odczepił od dupska konia, bo to jest, widzisz, jest tak jakby przyczepieni są, nie? Odczepił się od dupska konia i zaczął się topić, no ale go się uratowałem, bo podpłynąłem szybko i podniosłem, ale no, i wtedy misja niewykonana, nie? Tylko na przykład ja uważam, że co by było fajniejsze, to na przykład to, że jak stać się, chociaż nie wiem, czy tak jest, może tak być, że jakby się straciło kontrakt, nie? To nie powinno być możliwości restartu, nie? W sensie, jak masz gościa na przykład żywego i go zastrzelisz, no to elo, nie? Albo jak ci ucieknie, albo jak się właśnie utopi, to powinno być, moim zdaniem, że nie ma możliwości powtórzenia tego zadania, nie? Dobra, zamknij się. Dobra, no tu lecimy. Stąd to miasto chyba nie jest daleko, z tego co pamiętam. Zaraz powinniśmy zobaczyć pierwsze budynki. O, no chyba nawet już. Także nie przeraźcie się spadkiem FPS-u, bo będzie dosyć znaczący. Bo przy streamowaniu tam mam, nie wiem, koło 20 chyba 3 FPS-ów, więc może być troszkę... No i są te, o, ślady odwozu. To jest, w sumie to nie będzie żaden spoiler, bo to jest miasteczko startowe, można powiedzieć, nie? Pierwsza lokacja, do której tam zmierzamy, że tak powiem, nie? Na początku, także powinno być w porządku. Jakiś tu człowieka rozjechałem i gonili policjanci, znaczy ci szeryf, nie? Bo rozpędziłem się i startowałem typa. No i witajcie, szanowni państwo, w mieście Valentine. Sorry. Pierwszej osadzie, do której przybywamy. No i tu można, wiadomo, jest salon, jest fryzjer, jest sklep z takimi podstawowymi rzeczami, no cała masa aktywności, nie? No i ładne było to, na pewno.
Pójdziemy najpierw panią do szeryfa oddać. Także zobaczymy, ile pieniążków dostaniemy zaraz za naszą panią szanowną. Ładnie konika przywiążemy. Bo jak się konia nie przywiąże, to on się będzie szlajał. Łaził tam, w ten sposób. Nie, że tam jakoś... Nie, a czekajcie, nakarmi konika, bo widzę, że głodny. Nie ucieknie nigdzie, ale tak będzie przemieszczał się, nie? Więc warto jest konia przywiązywać, nie? Dobra, bierzemy pannę. I nie wiem, czy widać na tej jakości, ale zobaczcie, jaki upierdolony jest koń. No nie wiem, może będzie widać. Zaraz go umyjemy, bo czasem się brudzi, tak? Co wpływa tam na morale, bodajże, to całe, wiesz. Dobra, będziemy dzisiaj dobrym gajem. Witam. Dobra. Chodź, ty piaro. Poor dear. Men just got a habit of dying around you, don't they, Mrs. Swan? I hope you'll be comfortable, miss. She'll be fine. Now come get your money off the desk here. No dawaj pieniążki. The Black Widow herself. This town's so starved of women, I'm sure she could find herself a husband yet. Now that's cowboys for you. Indeed. Dziękuję. So it seems this town's got more pressing problems than outlaws. Gonna take some time off posting bounties, impose law and order on the streets. That man has a heart of stone. It's silly to keep me locked up in here. Tutaj akurat $25 to jest całkiem sporo, no bo weź pod uwagę, że to jest 1800 któryś, tak? No jeżeli są, pojawiają się zlecenia na takich właśnie pryszków, to wiszą w tym miejscu, nie? Na tablicy. Dobra, no to Elo, typie. Dobra, to może pójdziemy do salonu, co? Pokażę wam, jak wygląda. W sumie nic specjalnego. I tutaj miałem... U pana doktora jest patent, że jest taka misja, że można go obrabować. Warto zrobić. O, niekulturalnie. O, przywitała się. O, patrzcie, on deskę ładuje. O! Imersja zaburzona, ratunku. Ogólnie szukałem pań do towarzystwa, ale nie mogę znaleźć. Bo w tym takim hotelu stoją na tym, na balkonie, ale nie można skorzystać z usług. Tu się buduje. Tam widać, że to miasto tam żyje, nie? Tym swoim życiem. No, także widzisz, panie M. Całkiem spora zapłata. O, idziemy napić się wódeczki w barze. O, to słynna melodia. Cudownie. Kartę znalazłem. Akurat, no to zabieramy. Zagraj coś dla mnie, cyganie. No dobra, chodźmy do baru. Po trudnym zadaniu trzeba się napić. I można, to jest symulator picia. Jak klikam, to piję. Super, nie? Cudownie. Chyba spadaj. Sheriff Malloy do anything about it?
Okej, wywalone. Ładne światło wpadające przez okno. O, są pani towarzystwa. Dzień dobry. Ile pani kosztuje? Poszukiwać złota, traper. Bardzo ładnie pan gra. W pokera grać nie będziemy, bo jest dosyć to nudne, także... No, jak widzicie, dzień powoli chyli się ku końcowi. Pobilibyśmy się z kimś, ale no kurwa, będą mi ścigać. O, ucieka. Wracaj tu. O Jezu, a miałem być kulturalnie. No tak się nie da grać, no. O Boże. Dobra, poczekamy, minie ten, zapłacimy tą karę i... Tu jest poczta. Na poczcie płaci się za swoją głowę, tak? Czyli tak, co zarobiłem, zaraz przepierdolę. Ojejejej. Musimy poczekać, aż ten... zniknie pasek poszukiwania. O nie, bitka. Nie jest tak dobra jak w Wiedźminie 1, wiadomo. Czekajcie, zrobię tak, żeby się z nim bić na tym, na... Chciałem, żeby mi na błoto wywalił, ale no... Dobra, dostał w pizdę. Mój kapelusz mi spadł. O nie! Dawaj mój. Okej, dobra. Mamy kapelutek. A czekajcie, zjem coś, bo widzę, że jest z żyćkiem średnio. Co tu dużo odnawiało? O, mięsko z puchy. Najlepsze. Dobra, pójdziemy tutaj do tego zapłacić za... żeby mnie nie szukali. Bo ja mam jakiś bounty chyba, no zaraz się dowiemy. A czekaj, on był tam przecież. No dobra. O nie, nawet nie. O nie, mam jakiś bounty. O mój Boże. To chuj, zapłacimy to za kradzież. Na to mi nie jesteś na razie. To jest tacie, ale szkoda pieniędzy. Dobra, wracamy do miasta. A ten typek gdzie? No, kapelusz tylko został. O, piesek. Cześć, pan pies. Można głaskać pieski. Gdzieś... O, idzie. Patrzcie. No, elo. O Jezu. Udusić go? No to tyle. Nic tutaj nie widziałeś, koleżko. Gdzie mój konik? Jest w mieście. Właśnie, no i tak się dzieje, że koń zostaje tam, gdzie się go zostawiło, nie? O, jest. Usłyszał nawet. Dobry konik. Deep May Fantasy, no tak, wiadomo. Darn it, the queasy feeling you've been having. Think that's 'cause there's so many Odriscolls about.
zaczyna się robić wieczór. Zaraz się zapalą światła, będzie ładnie wyglądało. No dobry wieczór, szanowny panie. No i tak, no, tak jak widzicie, no, do roboty jest sporo rzeczy, tylko mówię, no nie chcę wam wizji pokazywać, żeby wam nie zepsuć. No, patrzcie, razu przyjemniej. Lubi noc w tej grze, jest naprawdę spoko. Cudownie. O, nie zdała do wynajęcia. Przepraszam, ile pani kosztuje? Nie można tej kurwy kupić, to niemożliwe. Jak się na mnie patrzy, co je patrzysz? Czekajcie, sobie zjem jeszcze raz. To było to, nie? Trzeba jeść na bieżąco cały czas, bo tam spada i żyćko, i stamina. Jak źle się za dużo, to się robi tłusty. No, takie bajery, nie? No, widać nogi, tak? No, widać. Wykończmy ten kaszel, naprawdę. No dobra, no to idziemy gdzieś dalej. Nagrywanta? Dobra, dojdziemy do fryzjera, dobra. Ale cowboy. No i co, da się, no? Czy teraz jest za późno? Na Berżerze trzeba usiąść. Ha! Może jest za późno, ty. Dziwne w sumie. Ale proszę pana. A po przerwę? No, chciałbym. Ale się nie da. Halo. Coś się zgliczowało. I Mercia zepsuła. Mercia zniszczona. Wiecie co, poczekamy do dnia. Znaczy, przeskipuję, tak? Bo to bodajże jest chyba taka mechanika jak ten, jak pójdę do sklepu, a jest zamknięty, to można skoczyć do poranka, tak? O. O. Mamy quest, musimy to zrobić. Co się stało? Dlaczego pani jest tak ubrana? Oho, będzie bitka. Dobra. Fajna dupera. Fajne masz pantalony, kochanie. Mechanika chodzenia po tych, chodzenia po schodach. W czym problem? To co, pomagamy, nie? Tak, tak. No dobra, już. Boże.
No dobra, ale ciemno. Noc już zrobiła, kochani. Ale dupką kręci. A martwy. Dobra, idziemy go wrzucić do świnek. Oink, oink. Gdzie tu jest wejście? O! Już patrz, już wyczuły. Tam jest bramka. Idziemy narobić pod bramką, dobra. Dzień dobry, panie świnki. Macie kolegę nowego? Będą jadły? O, niucha. O, jak zajada. Pyszny pan, prawda? No dobra, lecimy tam do niej po pieniążki. A z tego fryzjera spróbujemy jeszcze raz. Zobaczymy, ile mi zapłaci. A, 10 dolarów, no w porządku, dzięki. Okej. Ja ludzi nie oceniam. Dobra, chodźmy do fryzjera. Halo, czy można wypadać? O, można, dobra. Miał przerwę, jebaniec. No dobra, zobaczmy, co my tam do wyboru. O, można żel nałożyć, cudownie. O. Już trochę ten. Needle. A nie ma w sumie ten, nie ma w sumie jakichś takich. Jak zrobić, że można było zobaczyć, jak wygląda bok? W sumie nie ma dużo do wyboru, nie? Fryzury takie średnie są. O, łysolek. Left part, to dupie. O, będzie laluś. Można przystrzyc ten. Zrobić krótkość, ale mu taki średni. Pobilibyśmy się z kimś. O nie, zastrzelił mnie. Fuck. Nie, ja nie mogę grać takiej gierki. Gdzie jest mój koń? Nie bój się. Mój Boże. Pamiętajcie, nie obrażajcie kowbojów. No. Musimy dać koniowi odpocząć. No już, już, spokojnie. Lonely Sunset Rider. Dobra, kochani, to co, będziemy powolutki kończyć. Ja tylko dowrócę do obozu. Także no, polecam, polecam gierkę, naprawdę jest fajna. Tylko tak jak mówię, no, kurwa, 30 dolarów, no nie, no ja nie... Tylko, wiecie, no... Spokojnie, koniu. Już, nie panikuj. Musimy go nakarmić zaraz.
Tak, pożądany. Skąd wiesz, gierka jest naprawdę spoko, polecam. Tak jak mówię, no wiesz, fajnie robić te. O, jakaś perliczka, rozjedziemy ją. O, zabiłem ptice. Sharp 4-2, kill three species of the animal. Aha, okej, okay, dobra. Koń się irytuje, trzeba dać mu odpocząć zaraz. Skurujemy tego, indyka. A zwłoki zabierzemy do obozu. O, patrzcie, jaki sam jest zdobywca. Jak ja zdobył tego, indyka. Święto dziękczynienia zrobimy z nie. O, patrzcie, przyczepimy do konika. Ops. I hopla. Wracamy do domu. Muszę konia umyć, bo cały brudny. Nie próbowałem. Ale są świnki i krowy i to na pewno spróbuję. Dobry pomysł. Dobra. Ustalimy konika, niech odpocznie. Myślałem, że spali. Marzą po nocy. Dobra. Niech konik sobie zostanie. Nakarmimy go, co? W ogóle nie mam jedzenia dla konia? Tak może być. Zobaczmy zaraz. Nie, no mam. Jabłko jest. Widzicie, jest wyczerpany konik i ma mniejsze statystyki. W ogóle jest cała masa koni różnych. Z różnymi statystykami. Są szybsze, bardziej wytrzymałe. Tego różne takie bajery. Ja mam na razie takiego jednego z podstawowych. Nie, ale z czasem na pewno wymienię. A tego się sprzeda. O, śpią. Wstawaj. What is it? It's none. Save it for the morning. Nie wiem, czy będę teraz sprzedać kurwa tego indyka w nocy. Pewnie nie. A nie, mogę. Good. We really needed this. Cześć, grubasku. Job, Mr. Morgan. Dobra. Obudziłem dziadka. Przepraszam. Morning, tak? Teraz już tak chyba. Evening. Do południa, dobra. Wszyscy normalnie śpią do południa. No i można się oczywiście golić, nie? Takie różne bajery, nie? Że są różne poziomy tego zarostu, no. Czekam, żeby zapuścić tak do oporu. Żeby zobaczyć, jak wygląda. Także hodujemy ten koper. O, tu się kłócą bardzo często w tym obozie właśnie. Można tam interweniować. A, tyś kurwa Menel. Jaki Menel? To prawdziwy cowboy. O, jest ten gówniarz. Mama's thimble. I was playing with it and just lost it.
Oh, okay. She's going to kill me. I don't think she'd care too much. It's only a thimble. Oh, no. She will kill me. Well, maybe I can find you another one. You can give it to her. Oh, that would be fine. Thanks, Arthur. Dlaczego on do mnie po imieniu mówi? Okay, I'll catch you later then. Let me know if you find candy. Gnój. No i widzicie, no i tak tu się żyje na tym dzikim zachodzie. Czy ta twarz może kłamać? Skądże? No dobra, przyjaciele. Dzięki za dzisiaj. Wybaczcie, że mało entuzjazmu, ale naprawdę jestem ledwo żywy, że tak powiem. No cóż, no to co mi się udało wam pokazać, to wam pokazałem. W sumie mało rzeczy, bo tu cały czas coś odciąga uwagę, tak? No tak, w takich tytułach tak jest. Niemniej jednak polecam z całego serduszka, jeżeli macie możliwość pograć, to naprawdę, naprawdę warto. A tymczasem, no cóż, ja się zmywam. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się.